Jak wiecie, w niedzielę był nie tylko premierowy odcinek nowego programu Polsatu Pharma, którego widząc po wynikach oglądalności wczorajszego filmu totalnie nikt nie ogląda, ale niedziela to także premierowy odcinek czwartego sezonu Rolników w Podlasie, a w tym tygodniu był wyjątkowo ten odcinek zacny. Normalnie Miłość, Szmaragd i Krokodyl w edycji podlaskiej. W trzecim odcinku czwartego sezonu Gienek postanowił odwiedzić swoje konie, które dziko pasły się pod lasem, żeby sprawdzić, czy klacz urodziła zdrowego źrebaka, ale potrzebował ze dwóch wiader owsa, żeby te konie w ogóle do niego przyszły. Kiedy więc Gieniu nabierał ten owiec zza winkla, zaczaił się Don Pedro, szpieg z krainy dreszczowców Sławek, który wyznał, że boi się niedźwiedzia, który podobno grasuje gdzieś w okolicy. Gieniu potwierdził, że i faktycznie rano spostrzegł dziwne ślady niepasujące do żadnego zwierzęcia z jego podwórka. Gienek zaczął szukać niedźwiedzia w szopce z owsem. Trudno powiedzieć, czy to jeszcze suszarnia, czy już spichlerz, dlatego dla bezpieczeństwa nazywam to szopką. Sławek wyznał, że niedźwiedź może czaić się nawet za jakąś belką. Ten podlaski niedźwiedź to musiał być sprytny skurczybyk. Mało tego, Gienek słyszał, że w okolicy grasuje krokodyl, niezwykle egzotycznie na tym Podlasiu. Mimo wyraźnie dybiących na ich życie drapieżników i wszystkich innych niebezpieczeństw, panowie postanowili wybrać się pod las, sprawdzić, czy nowonarodzony źrebak żyje. Sławek obudził w Gienku duszę sprintera, pytając, ile miał w szkole na setkę. Gienek wyznał, że co by się na nich tam nie czaiło w tych nieznanych wschodnich lasach, krokodyle, niedźwiedzie, czy uchodźcy z Białorusi, to uciekniem. I z tymi dwoma wiodrami owsa pomaleńku poszli, bo samochód i traktor zepsute, ale nogi sprawne, więc pomaleńku piechotką. Niestety droga nie była łatwa, bo rolników czekała przeprawa przez Amazonkę. Jak nazywano w plutyczach okoliczną rzeczkę, albo bardziej takie bagno na środku pola. Gienek ledwie wyszedł cało z przeprawy przez Amazonkę, choć jak stwierdził, dzięki wartkim nurtom tej bagnistej rzeki złowił w gumiaki kilka ryb, które od razu zmarły, czując woń stóp Gienka. Więc same plusy, żadnych minusów. Jastrząb jednak miał żonę i mógł dostać ochrzan za powrót w ciuchach uwalonych błotem, więc wolał nie ryzykować i przeprawiał się przez Amazonkę znacznie ostrożniej. Dzięki temu się nie zmoczył, ale nie udało mu się też złowić żadnych ryb w gumiaki. Gienek, susząc w słońcu ubłocone stopy, łapał motyle na muł, który miał między palcami. Po krótkim odpoczynku ruszyli dalej w poszukiwaniu koni, dyskutując o krokodylach i samolotach robiących zdjęcia podlaskiej skoszonej trawy. Trudno powiedzieć, czy te konie to gienka, czy dzikie, skoro luzem latają pod lasem. Na szczęście w końcu udało im się je znaleźć i zwabić do siebie tym owsem. Niestety konie tak podjarał ten owies, że chciały zjeść nie tylko zawartość wiader, ale też trzymającego te wiadra Sławka, i Gienek musiał interweniować. Niestety Gienkowi nie udało się złapać źrebaczka ani nawet się do niego zbliżyć, bo po zajedzeniu owsa konie z powrotem wróciły na rozległe pastwiska. I tyle tego, trzeba było wracać do domu. Po powrocie z wyprawy tych dwóch delikwentów szukało dalej niedźwiedzia i krokodyla w drewutni. Gienek chciał poczęstować kolegę jajkami, ale zanim doszli znad Amazonki, wykluło się z nich już kurczęta. Też fajne, ale na patelnię nie wrzucisz. Jako że sezon był w pełni, Gienek postanowił podkarmić zwierzęta dniami i burakami, a że podwórko Gienka to była istna Sodoma i Gomora i faktycznie tylko tego niedźwiedzia tam brakowało, bo krokodyla to nawet nikt by nie zauważył. Także rozrzucił warzywa na podwórku, posypał śrutą i stwierdził, że co krowa nie zeżre, to kurka dokończy. Także i dla krokodyla w razie czego coś zostanie. Najszczęśliwszym znaleziskiem okazała się jednak puszka Tatry ukryta gdzieś w dyniach. Jastrząb przetrzepał całą przyczepę w poszukiwaniu kolejnej, ale skończyło się na tym, że musieli się podzielić tą jedną Tatrą. Gieniu zaproponował też Sławkowi kupno krowy, ale on stwierdził, że ma już jedną dojną, 11 lat młodszą. Co mu nogawki, trzepięć ze skórniaków i doj z niego ile wlezie, ale może to i lepiej, bo tak to by przepił co ma, a tak to ona coś chociaż do domu kupi za to. Tym optymistycznym akcentem zakończył się pełen wrażeń dzień w plutyczach.
W tym odcinku jednak bojowe zadanie miała też Emilka, która musiała złapać wolno pasącego się byczka o imieniu Muminek, którego ktoś zamówił na rozpłodnika do swojego stada. Od razu po imieniu widać, że byczek miał zadatki na pełnokrwistego buchaja. Emilka próbowała złapać byczka do zaprojektowanej przez siebie zagrody, która była klatką na młode byczki. Plan był misterny: przegonić całe stado pod klatkę, duże sztuki zostałyby zatrzymane przez blokadę, ale mały byczek by został zwabiony do środka przez bujną trawę hodowaną tam całe lato. Wtedy wystarczyłoby tylko pociągnąć za sznurek i byczek mógł czekać na transport do nowego domu, gdzie czekała go świetlana przyszłość i wiele dam do zapłodnienia. W praktyce jednak poszło dużo trudniej i Emilka naganiała się za bydłem, które finalnie i tak jej uciekło i cały misterny plan w pizdu. Mimo tego niepowodzenia Emilka liczyła na lepszy wynik przy oboraniu truskawek. I tam jednak czaiły się kłopoty w postaci matki z babcią, które czekały tuż pod truskawkowym poletkiem. Okazało się, że truskawki były oczkiem w głowie babci i seniorka rodu uparła się, żeby nadzorować Emilkę przy pracy. Matka Emilka próbowała powstrzymać seniorkę przed wchodzeniem w grządki, ale to na niewiele się zdało i skończyło się międzypokoleniową kłótnią. Nie będzie się jej to niewdzięczne nasienie mieszać do jej truskawek. Po kim te dzieci takie pyskate wyrastają? No powiedzcie. Co innego Emilka powiedziała, że będzie tyle razy jeździć, aż szefowa będzie zadowolona. Niestety babcia lubiła sobie poprawić po Emilce motyczką, a że ta bała się, że ją niechcący przejedzie, to i ta wymiana zdań zakończyła się kłótnią. Ach, te truskawki takie emocjonujące. Finalnie cztery pokolenia kobiet debatowały o pracy na roli. Matka Emilki życzyła jej córce, żeby przejęła gospodarstwo po matce, ale babcia z kolei stwierdziła, że nikomu by takiej ciężkiej roboty nie życzyła, a już na pewno nie swojej prawnuczce. Awantura szykowała się także w Haćkach, gdzie Natalia czekała na spóźnionego męża z nietęgą miną. Ledwie drzwi ciągnika uchylił, a ta do niego z gębą: gdzie masz obrączkę? Czy ty wiesz, który jest dzisiaj? 14 października. A ty co roku to samo tylko zboże siejesz. Jakie masz zamiary co do mnie? Zapytała żona. Odpuściła dopiero kiedy Michał obiecał, że jak posieje i wydoi krowy, to do niej przyjedzie. Okazuje się, że rolnik przygotował żonie niespodziankę z okazji rocznicy w restauracji, w której był ich ślub. Odstroili się w ślubne kreacje. Był problem z zapięciem sukni ślubnej, ale zamek to dźwignął i się zapiął. Niestety suknia nie zmieściła się do samochodu i Natalia do restauracji musiała pojechać w dużo skromniejszej kreacji. Niespodzianka jednak się udała, a żona była zadowolona z przebiegu rocznicy ślubnej. Tak z czystej ciekawości, jak wy spędzacie rocznicę ślubu czy związku ogólnie? Dajcie znać w komentarzach. I dajcie znać, kto oglądał trzeci odcinek, albo czy ktoś z was znalazł morze zaginionego krokodyla tudzież Tatr Gangka. Bye bye.